Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na drugi w tym roku taki poepidemiczny odcinek wiosennej redakcji Telewizji Słupsk. Oczywiście epidemia dalej w kraju trwa i trzeba być bardzo ostrożnym i tutaj również w Toyocie, w której dziś będziemy realizować nasz program, zachowane są wszelkie środki ostrożności. Tutaj klienci naprawdę mogą czuć się bezpiecznie. My też się tu poczuliśmy bardzo bezpiecznie i dlatego zaprosiliśmy naszych gości na spotkania face to face. A naprawdę będzie o czym rozmawiać. Zapraszam. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Wioletta Wójcik jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. MDK się odmroził z początkiem tygodnia i działa już normalnie, prawie normalnie? Działamy normalnie od poniedziałku. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli z tymi dziećmi, które po prostu chciały do nas wrócić. No właśnie, bo 800 osób, dzieci i młodzieży, każdego tygodnia przychodzi do MDK-u na rozmaite zajęcia. Jak dużo mniejsza jest ta liczba, która w ostatnich dniach, liczba dzieci, które przyszły? W zeszłym tygodniu nauczyciele kontaktowali się z rodzicami, z dziećmi, którzy chcieli wrócić na nasze zajęcia. Odpowiedziało na nasz apel i zaproszenie ponad 200 uczestników. Jedna czwarta. No, jedna czwarta. Cieszymy się z tego. Młodsze dzieci, raczej rodzice postanowili, że nie wrócą do nas, a pozostali chętnie. W poniedziałek okazało się, że jednak rodzice przez weekend przemyśleli i zadzwonili do MDK-u, że jednak boją się jeszcze przysyłać dzieci na zajęcia. Czyli strach jest. Jest. Choć MDK, podobnie jak wszystkie inne instytucje, placówki, też jest w tym sanitarnym reżimie. Dokładnie. Co się tak zmieniło? Co się zmieniło? Ach, na wejście pan mierzy temperaturę, jest, dzieci dezynfekują rączki, nie wolno zostawiać wierzchniego okrycia w szatni, tak jak do tej pory, i są określone godziny, w których wpuszczamy na zajęcia. O okrągłych godzinach i w połówkach. Te zajęcia, w których dzieci uczestniczyły, to były zajęcia grupowe i one grupowymi teraz po odmrożeniu zostały? Tak, dokładnie tak. Nasze zajęcia, które prowadzimy w Młodzieżowym Domu Kultury, są zajęciami grupowymi i grupy powróciły. Prowadzimy zajęcia w małych grupach, do 12 osób, a właśnie takie są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, że do 12 osób możemy prowadzić zajęcia. W tych samych salach, czy jeżeli grupy są, no właśnie, około 12-osobowe, to trzeba dzieci przeprowadzić do innych pomieszczeń większych? To znaczy, sytuacja tylko z nauką gry na gitarze się zdarzyła, że nie będzie zajęć i nie było zajęć w tej sali gitarowej, tylko musieliśmy przenieść zajęcia do innej sali, bo była czwórka dzieci, a metry nie pozwalały na to, żeby tam właśnie czwórka dzieci miała zajęcia. My mówimy o odmrożeniu MDK-u, ale tak na dobrą sprawę MDK nie był jakoś mocno specjalnie zamrożony, bo mimo że zajęcia nie odbywały się w Państwa siedzibie, to przecież się odbywały. Odbywały się zajęcia online w różny sposób. Niektórzy nauczyciele prowadzili zajęcia różnymi środkami, na przykład przez Skype'a, Messengera. Niektórzy tylko wysyłali jakieś tam podkłady, na przykład wokalne zajęcia. Dzieci nagrywały piosenki i odsyłały do swoich nauczycieli. Plastycy wysyłali też zadania plastyczne, które dzieci musiały albo chciały zrealizować w domu. I dużo dzieci, młodzieży uczestniczyło w tych zajęciach zdalnych? W tym tygodniu robimy takie podsumowanie tych działań w tym czasie, kiedy zamrożony był Młodzieżowy Dom Kultury. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo dzieci i młodzieży korzystało z tych zajęć. Nie wszyscy, to
To też prawda. Koniec roku to czas podsumowań. Z oczywistych powodów takiego tradycyjnego podsumowania nie będzie, ale jakieś poodmrożeniowe pani planuje? Powiem, że nie myślałam jeszcze na ten temat, dlatego że koniec roku to zawsze były podsumowania, koncerty, wystawy plastyczne dla rodziców, dla przyjaciół. A w tym roku, po tej jednak 2,5-miesięcznej nieobecności dzieci na zajęciach stacjonarnych, myślę, że ciężko będzie jednak zorganizować takie koncerty. Ale rzucę hasło w Młodzieżowym Domu Kultury. Zobaczymy, którzy nauczyciele może podejmą wyzwanie. O, tak, dziękuję bardzo. Za chwilę też porozmawiamy z naszym kolejnym gościem. Na koniec, pani dyrektor, czy te dzieci, młodzież, która chce uczyć się od przyszłego roku szkolnego, śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, może już podpytywać panią i pani pracowników o wolne miejsca, o możliwość zapisu na przyszły rok szkolny? Rozumiem, podpytywać może, a nawet zachęcam do tego, by wejść na naszą stronę internetową, ponieważ za 3 tygodnie rozpoczynamy nabór dzieci i młodzieży na zajęcia w nowym roku szkolnym. Nabór elektroniczny, w związku z tym strona internetowa, wypełnić, wysłać do nas potwierdzenie i w miarę możliwości, jeżeli będą miejsca, to oczywiście te dzieci zostaną do Młodzieżowego Domu Kultury przyjęte. To także kto pierwszy, ten lepszy? Nie, są... Przesłuchania, egzaminy, sprawdzenie? Aż tak nie, po prostu są wolne miejsca i na wolne miejsca w pierwszej kolejności oczywiście dzieci ze Słupska, takie mamy kryteria. Natomiast na wolne miejsca możemy przyjąć dzieci spoza Słupska, ale nie kto pierwszy to lepszy. Nie. Są kryteria, Słupsk, pierwszeństwo, oczywiście wiek dzieci, predyspozycje to też będą badane. Wszystko na naszej stronie internetowej. I na stronę internetową państwa zapraszam, a dzieci, które uczą się i rozwijają swoje pasje w MDK-u, zapraszamy do MDK-u, bo już można. Ze mną Krzysztof Skrzypiec, szef Słupskiej Delegatury Archiwum Państwowego w Koszalinie. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Krzysztof, archiwum pracuje w systemie rotacyjnym, częściowo pracujecie zdalnie z domu, ale nie znaczy to, że nie robicie nic. Rozpoczęliście akcję Archiwum Pandemii Anno Domini 2020. Tak, jest to akcja Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W zasadzie trwa już prawie miesiąc, ponieważ została rozpoczęta 28 kwietnia tego roku. Zaangażowane są wszystkie archiwa w Polsce, 33 archiwa wraz z ich 39 oddziałami. W każdym z tych archiwów stanęła skrzynka Pandemia AD2020, do której każdy może przynieść, wrzucić pamiątki związane z pandemią, z czasem, z którym mamy teraz do czynienia. Co to za pamiątki? Na co liczycie tak naprawdę? Na jakie zbiory? Akcja skierowana jest akcja powszechna, skierowana do... jest akcja społeczna, polegająca na tym, że chcemy zebrać jak najwięcej materiałów związanych z czasem pandemii i tutaj jakby nie stosujemy żadnych ograniczeń. Może to być dosłownie wszystko, tak i akcja jest też kierowana do każdego, do osób prywatnych, do instytucji kultury, tak więc bardzo powszechnie wychodzimy tutaj z tą akcją społeczną. Natomiast interesuje nas dokumentacja związana, czy pamiątki związane z czasem pandemii i tutaj nie ma znaczenia ich forma jakby techniczna. Może to być papier, może to być nagranie wideo, może to być blog, może to być dziennik, album, zdjęcie w formie cyfrowej, tradycyjnej.
nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby ta dokumentacja, te pamiątki związane były z tym czasem pandemii po to, żeby zabezpieczyć ten materiał dla przyszłych pokoleń, którzy będą mogli odtworzyć na podstawie tych zbiorów, jak żyliśmy w czasach pandemii, w tym w 2020 roku. Jaki będzie efekt akcji? No, poza tym, że przyszłe pokolenia to sobie otworzą i będą mogły zobaczyć, nie wiem, jakaś wystawa, jakaś prezentacja tego materiału będzie? Celem jest stworzenie takiego portalu. Portal będzie dostępny na stronie Szukaj w archiwach, stronie prowadzonej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. I tutaj będzie takie archiwum pandemii, czyli zbiory, które zostaną przekazane, zostaną tam zgromadzone i udostępnione dla całego społeczeństwa. Tak więc taki portal internetowy jakby będzie tym celem, do którego dążymy. Żeby... Ale to będzie portal taki ogólnopolski, jakiś słupski akcencik tam będzie, typu zakładka Słupsk? Tak. Generalnie, bo tu jeszcze tym nie powiedziałem, że można też kierować, przekazywać te materiały zarówno drogą tradycyjną, trzeba przyjść do archiwum przy ulicy Lutosławskiego 17 i tam wrzucić tą pamiątkę, ten materiał, ale można też przesłać drogą elektroniczną, drogą mailową. W naszym wypadku będzie to adres archiwum pandemii @koszalin.ap.gov.pl i takie adresy mailowe zostały założone dla wszystkich tych 33 archiwach tworzących sieć archiwalną w Polsce, jak również w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i tą drogą można jakby również te materiały przekazywać, tak więc myślę, że ostatecznie jak to będzie wyglądać, jeszcze sami nie wiemy. Na razie jesteśmy na etapie zbierania tych materiałów, później one zostaną w odpowiedni sposób przygotowane i udostępnione dla społeczeństwa. A propos właśnie udostępnienia dla społeczeństwa, kiedy wy wracacie do pracy jako archiwiści, takiej normalnej, systematycznej, codziennej, już na miejscu i kiedy otwieracie archiwa dla ludzi? Planujemy otworzyć z dniem 1 czerwca już czytelnie, bo tutaj ten kontakt jest jakby dla nas bardzo istotny. Czekamy jeszcze na ostatnie formalności. Tu też polecam, żeby śledzić stronę Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tam wszystkie komunikaty pojawiają się na bieżąco. Wstępnie nastawiamy się na początek czerwca. Tutaj też my musieliśmy zmienić pewne reguły ze względu na panującą pandemię. Tak więc to udostępnienie tradycyjne będzie podlegało pewnym regulacjom i tutaj też chciałbym od razu może przybliżyć, jak to będzie w paru słowach, jak to będzie wyglądać. Mianowicie trzeba się umówić wcześniej, telefonicznie, z tego względu, że w jednym czasie będzie mogła przebywać w czytelni akt tylko jedna osoba i chodzi o to, żeby stworzyć taki harmonogram odwiedzin, też zmniejszeniu uległa liczba udostępnianych jednostek archiwalnych. Będzie można zamówić jednorazowo 5 jednostek z zasobu Archiwum Państwowego. No i czas przebywania w czytelni też został ograniczony do 2 godzin. A powiedz mi, jeżeli ktoś będzie korzystał z konkretnych akt, z konkretnego zasobu, czy to później trafia do kwarantanny, tak jak na przykład książki trafiały do kwarantanny w bibliotekach? Tak. Właśnie tak to się będzie odbywać. Tutaj też podjęliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa. Została zamontowana pleksa w miejscu pracy dyżurnego czytelni akt. Mamy to miejsce pracy jest oddzielone od samej czytelni, tak więc wydawanie akt również się będzie odbywało w troszkę inny sposób niż do tej pory. Natomiast materiały zamówione będą w kwarantannie 5 dni i przez ten czas, przez w zasadzie tydzień, bo później mamy weekend, się robi 7 dni, te akta nie będą ponownie udostępniane. No i oczywiście każdorazowo po odwiedzinach pomieszczenie, tutaj miejsce będzie oczywiście dezynfekowane. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Państwa zachęcam do udziału w akcji wyjątkowej, bo Archiwum Pandemii AD 2020. No i drodzy Państwo, w czerwcu ruszają archiwa, więc ci, którzy pracują na archiwaliach, jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy wszystkich.
ze mną na tych miłych fotelikach Patrycja Jędrzejewska z Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Patrycja, nie będziemy sobie podopaniować, bo my się znamy od lat i... No tak. Mówmy sobie normalnie. Zacznę od tego, myślę, chciałbym naszą rozmowę potoczyć w tym kierunku. Chodzi o to świat wirtualny w nauczaniu. Akademia Pomorska, już wiemy, że teraz, że do końca tego semestru, do końca tego roku akademickiego studenci raczej nie wrócą do sal. Prowadzicie zajęcia zdalnie. Tak, zgadza się. No, jest na pewno to dla nas nowe doświadczenie dla każdego wykładowcy Akademii Pomorskiej w Słupsku, zarówno dla starszych, dla młodszych. Wiadomo, musimy się odnaleźć w tej sytuacji wszyscy, no bo no, nikt się nie spodziewał, że coś takiego nas spotka, no nie oszukujmy się. Ale na pewno jest to coś nowego dla nas, dla studentów również, gdyż no, już właściwie ponad 2 miesiące się nie widzimy, że tak powiem, na żywo. No i tak jak mówiłeś, Tomku, no uczelnia raczej w tej formie zdalnej funkcjonować będzie nie dość, że do końca semestru, czyli tutaj no początku czerwca, ale podejrzewamy, że też do sesja letnia, która trwa do 30 września, też będzie zdalnie prowadzona. Czyli chodzi o to po prostu, że zarówno obrony prac dyplomowych, jak i egzaminy zaliczenia, wszystko będzie w formie zdalnej przeprowadzane. Czyli wszystko przez internet, czyli na przykład załóżmy student... Przechodzimy do sieci. Student broniący, nie wiem, załóżmy, zdający egzamin licencjacki czy magisterski, będzie go zdawał w swoim własnym domu. Tak, najprawdopodobniej będzie to właśnie w ten sposób wyglądało. Ciekawe doświadczenie, bo takie prace, w takie sposoby obron były już robione w Akademii Pomorskiej, czy to jeszcze nie? Znaczy z tego, co ja kojarzę, to nie. To będzie coś całkiem nowego. Całkiem nowego. Tak, bo na przykład dzisiaj mamy święto uczelni Akademii Pomorskiej Słupsku. Rozpocznie się ono uroczystym senatem zdalnym, drugim w historii. I to już będziemy obchodzić 51. urodziny naszej uczelni. I też zdalnie. Ale co z juwenaliami, powiedzmy, bo to teraz maj to jest okres juwenaliów. Właśnie. Nie tylko juwenaliów, bo też rozmawialiśmy w marcu przecież o Słupskim Festiwalu Historycznym. Dokładnie. Też musieliśmy go niestety przełożyć na jesień. Jeżeli chodzi o juwenalia, to nasz samorząd studencki, który naprawdę bardzo prężnie działa, poinformował na swoim fanpage'u na Facebooku, że jeżeli tylko rząd umożliwi, pozwoli na organizację imprez masowych, juwenalia jeszcze w tym roku się odbędą. Jeżeli do jesieni będzie taka zgoda. Tak. Ale to samo jest z festiwalem historycznym, to jest też przeniesiony. Ale wiem, jak to jest trochę z drugiej strony, wiem, że, bo jesteś jedną z organizatorek corocznej konferencji naukowej historyków, młodych historyków, doktorantów. Ona zawsze odbyła się pod koniec września i wiem, że planujecie ją zrobić też w systemie online. Tak. Jeżeli chodzi o konferencję doktorantów, 6. edycję już, to oczywiście planowaliśmy ją zorganizować również pod koniec września tego roku, no ale ze względu na pandemię były różnego rodzaju głosy, czy robimy, czy nie robimy, ale właśnie wzięliśmy przykład tutaj, zobaczyliśmy, że uczelnia daje sobie radę tutaj z funkcjonowaniem w sieci. Wpadliśmy na pomysł, żeby konferencję też zrobić właśnie w formie zdalnej. To też, czyli online po prostu. To też, chyba, to jest też takie trochę praktykowane. To teraz też chyba jest takie o tyle dobre, że tak. Uczestnicy nie muszą przyjeżdżać, nie ponoszą kosztów. Wy no też tak, jako organizatorzy nie ponosicie tak dużych kosztów organizacyjnych. Tak, tak, oczywiście, no bo wiadomo, ktoś, kto organizował tego typu imprezy, wydarzenia, wie, że to naprawdę trzeba się dużo nachodzić za pieniążkami, żeby zorganizować coś takiego. Więc przynajmniej te koszta tutaj zorganizowania, nie wiem, typu catering, jakieś materiały konferencyjne, to nam na pewno odpadnie. No, pozostanie oczywiście tam, że tak powiem, wpisowe na konferencję, czyli później na publikację, bo oczywiście zakończy się ona publikacją, to też bez wątpienia. Warto jest powiedzieć, że teraz światło dzienne i że jedna z publikacji tak, z poprzedniej konferencji. Tak, już po 4. edycji. 5. jest, że tak powiem, w trakcie tworzenia. Po recenzjach także też. Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, dość bardzo istotny mi się wydaje, bo przed uczelnią dość duże wyzwanie, czyli rekrutacja. Rekrutacja w czasie zarazy, to nie byle jaka rekrutacja. Jak to będzie wyglądało? Jak to już wygląda? Bo ty jesteś w tym zespole zajmującym się promocją uczelni. Tak, zgadza się. Głównie Instytutu Historii, ale również całej uczelni. Oczywiście jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, no bo wiemy, że uczelnie wyższe no teraz
w ogóle od kilku lat jest taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o studentów, nie tylko u nas, bo to w całym kraju widać ten proces. No a teraz jeszcze nam doszła ta pandemia. Na przykład ja jeździłam zawsze na targi edukacyjne do szkół ponadgimnazjalnych. Teraz byłam chyba na dwóch, bo to wszystko się odbywało praktycznie koniec marca, kwiecień. To był cały ten sezon targowy, jak my to sobie tak nazywaliśmy. I to wszystko nam przepadło. Także my tego spotkania bezpośredniego z potencjalnymi studentami nie mieliśmy, więc tutaj musimy już wyjść naprzeciw takiej sytuacji. No i na przykład w naszym instytucie narodził się pomysł, zobaczymy czy nam oczywiście wyjdzie, będziemy się starać, żeby wyszło, na przeprowadzenie wirtualnego dnia otwartego Instytutu Historii. Brzmi to bardzo ciekawie. Tak, będę chciała tutaj swoich kolegów z Instytutu zachęcić do tego, żeby po prostu w formie zdalnej też takie spotkanie z potencjalnymi studentami naszymi przeprowadzić, żeby im opowiedzieć właśnie jak wygląda tutaj studiowanie w naszym instytucie, jak w ogóle, jak uczelnia tutaj się prezentuje, nasze specjalności, ścieżki kształcenia, teraz to się tak ładnie nazywa, fachowo, nie specjalności, ale to chodzi o to samo. Tak, bardzo, bo mamy też kilka nowości, także naprawdę mam nadzieję, że się uda. No ja trzymam kciuki za Was i sam jestem bardzo ciekawy niektórych wykładowców, ja zobaczyć ich online. Szczerze mówiąc. Patrycja, dziękuję Ci serdecznie i życzę powodzenia w organizacji tego wirtualnego dnia otwartego.